Tytuł kursu – Roboty malarskie. Moduł – Rodzaje i elementy dokumentacji budowlanej stosowanej w budownictwie. Temat – Podstawowe wiadomości o dokumentacji budowlanej. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby opowiedział nam Pan o dokumentacji budowlanej, na podstawie której tak naprawdę realizowana jest każda inwestycja budowlana. Tak, to prawda. Dokumentacja służy do rejestrowania faktów procesu inwestycyjnego do chwili oddania inwestycji budowlanej do użytku. Ponadto stanowi ona podstawę do kontroli budowy przez organa Państwowego Nadzoru Budowlanego, Nadzoru Technicznego Inwestorskiego, rozliczeń finansowych między wykonawcą a inwestorem. Proszę nam powiedzieć, z czego składa się taka dokumentacja? W skład dokumentacji budowlanej wchodzi pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, księga obmiarów, księga montażu, jeśli obiekt budowlany jest wykonywany tą metodą, dziennik szkolenia BHP, dziennik BHP, dziennik kontroli, operaty, mapy geodezyjne, atesty i świadectwa jakości materiałów i prefabrykatów. Czy mógłby nam Pan przybliżyć temat projektu organizacji robót oraz budowy? Każda taka budowa powinna być wykonywana zgodnie z projektem, który oczywiście stanowi integralną część dokumentacji projektowej. Prawidłowo opracowane projekty, uwzględniające odpowiednio dobrane technologie, przyczyniają się do przyspieszenia tempa robót, polepszają ich jakość oraz z reguły obniżają koszty budowy. Obecnie, w zależności od warunków i organizacji budowy, a także charakteru obiektu budowlanego i rodzaju robót, projekt organizacji budowy i robót stanowi dokumentację techniczno-roboczą, opracowywaną najczęściej przez wykonawców robót, przede wszystkim na potrzeby własne. Co powinna zawierać taka dokumentacja techniczno-robocza? Jeżeli chodzi o projekt organizacji budowy, to w jego skład powinny wchodzić projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji kierownictwa budowy i kierownictwa robót, projekt koordynacji głównych rodzajów robót, dyrektywny harmonogram budowy. Natomiast w skład organizacji robót powinno wchodzić zestawienie poszczególnych robót wraz z ich charakterystyką i parametrami, szczegółowe metody wykonania poszczególnych rodzajów robót, zestawienie roboczych projektów organizacji głównych rodzajów robót, harmonogram wykonania poszczególnych robót budowlanych, harmonogram zatrudnienia, harmonogram pracy maszyn, sprzętu i środków transportowych, harmonogram dostaw, zużycia oraz zapasów materiałów i wyrobów budowlanych, dokładne, uzupełniające opracowania dotyczące szczegółów organizacji stanowisk roboczych itp. W skład projektu organizacji robót mogą również wchodzić karty technologiczne wykonania robót. W kartach tych określa się sposoby wykonania poszczególnych rodzajów robót i zamieszcza odpowiednie szkice wraz z obliczeniami, wykonane zgodnie z przepisami dotyczącymi technologii danej roboty. W projekcie powinny być także obliczenia ilości robót, na podstawie których mogą zostać sporządzone zlecenia robocze. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda dziennik budowy? Jeżeli chodzi o sam wygląd, to powinien on mieć format A4, ponumerowane strony i być zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony przeznaczone do wpisów powinny być podwójne, oryginał oraz kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrwanie. Na stronie tytułowej dziennika właściwy organ zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, rodzaj i adres budowy lub rozbiórki, dane określające inwestora, numer i datę wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. A jakie ważne informacje powinny zawierać się w tym dzienniku? Do dziennika budowy powinno wpisywać się w szczególności dane dotyczące wykonawców robót budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne na budowie, a także zmiany osób na tych stanowiskach z jednoznaczną adnotacją określonego stanu zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy lub rozbiórki, terminy rozpoczęcia i zakończenia zasadniczych robót lub poszczególnych części budowy, informacje o przeszkoleniu personelu na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dane o pogodzie, temperatura, wiatr, opady w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom związanym z warunkami klimatycznymi. Dane o stanie podłoża geotechnicznego oraz rzędne założenia wszystkich elementów fundamentów, ich osi i wymiary. Informacje o przebiegu robót budowlanych, np. trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, sposoby prowadzenia robót.
dane dotyczące jakości materiałów i prefabrykatów użytych do budowy, dozowania składników betonu i zapraw, pobrania próbek betonu i materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań. Dane dotyczące ilości i jakości robót zanikających lub podlegających zakryciu oraz ich zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i z projektem budowlanym, z omówieniem ewentualnych odstępstw od projektu. A książka obmiarów? Książka obmiarów służy do dokumentowania wszystkich robót wykonywanych na budowie łącznie z robotami dodatkowymi. Powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego. Wpisów do książki obmiarów dokonuje kierownik budowy lub osoba przez niego upoważniona na podstawie obmiaru z natury w formie obliczeń. W zapisie podaje się datę, krótki opis robót i obmiar. Księga obmiarów stanowi również dokument rozliczeniowy z inwestorem, czyli jest podstawą do wystawienia rachunków. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.